mało lata, jak chodzi po ulicy, podarte ubrania, ojciec na niego krzyczy, matka nie żyje, a to wszystko przez ojca, który bije syna i zamyka go do końca. Miał kiedyś siostrę, która też nie żyje. Ojciec walczył córkę, trzymając za szyję, chciał ją udusić, ale mu się nie udało, zostawiając jej w piwnicy zgniłe jej ciało. Po paru latach młody otworzył piwnicę, zobaczył zwłoki siostry i zadzwonił po policję. Wychodząc z piwnicy, czekał już na niego ojciec, który wziął go do pokoju i otworzył koec. Policja nie przyjechała, bo młodemu nie wierzyła, a teraz ojciec się na nim wyżywa. Powiedz, czy to jest mądre, czy ktoś ma taką rodzinę, bo jak ja bym taką miał, powiesiłbym się na linie. Była bardzo młoda, długie włosy i uroda, pamięta do teraz, jak robiła dziecku loda. Chory ojciec ją do tego kurwa zmusił, a dwa lata temu swoją matkę udusił. Młoda dziewczyna całkiem załamana, uciekła od taty i została sama. Powiedz, czemu życie może tak kopnąć dupę, że innym jest gorzej, a innym jest super. Po pięciu latach znalazła sobie męża, założyła rodzinę i nie chciała tak przestać. Wybrać się rodziną pewnego razu i znaleźli ojca pijaka w swoim garażu. Matka już nie wytrzymała, bo siadało jej na przechę przez jednego człowieka, który jest pierdoli życie. Miała też dzieci, które sama wychowywała, a po paru latach znów została sama. To jest raczej prawda, że życie może kopnąć dupę, że innym jest gorzej, a innym jest super. Koniec.